Witam Was w nowym roku. Z tej okazji życzę Wam wszystkiego najlepszego i inne takie pierdoły, nie będziemy się rozwijać. Wiadomo, o co chodzi. Kamera jest pod dziwnym kątem, zobaczmy, jak to wszystko wygląda, bo próbuję ukryć moją drugą brodę. Może z tego kąta będzie mniej widać, nie będzie widać mojej zajebistej koszulki wikingowego wadera, ale może pod tym kątem nie będzie widać, jak mi wisi broda. Trzeba kombinować w moim wieku, jak się nie można dostać na siłownię i porządnie wziąć za dietę. Ja osobiście teraz jestem na 3 dietach, bo na pierze się nie jadam. Rok zaczął się jak się zaczął, dla każdego inaczej. Mam nadzieję, że dla wszystkich początek był dobry, szczęśliwy, delikatny i bez mocnego kaca. No ale przyjemności przyjemnościami, musimy przejść do mojej smutnej informacji. Smutnej dla mnie i jak czytałem na forum też dla innych graczy. Jak już dobrze wiecie, ja jestem maniakiem Warcrafta i zbieram co tylko mogę o Warcrafcie zawsze i wszędzie. I od lat, w sumie chyba od 2006 roku albo 2007, zawsze zbierałem kalendarze Warcrafta. Te kalendarze ścienne z bardzo fajnymi grafikami. Mam ich cały komplet, w sumie od chyba pierwszego, który się ukazał, do ostatniego, czyli do tegorocznego. Bo jak się okazuje, ku mojemu wielkiemu smutkowi, Blizzard zdecydował się na zaprzestanie kontynuowania serii. Dowiedziałem się o tym na własnej skórze, po prostu przeglądając internet mojego internetowego sprzedawcę. Jak co roku w grudniu kupuję sobie ten kalendarz, wieszam na ścianie i zapisuję sobie w nim sobie moje ważne informacje, jak na przykład kiedy byłem na siłowni, kiedy ostatnio raz wciągałem koks, jaki trening na siłowni robiłem, kiedy robiłem cardio i inne rzeczy. A teraz już niestety tego nie zrobię. Jestem człowiekiem, który się przyzwyczaja do rzeczy i potem ciężko mi się z nich rezygnuje. Z niektórych szybciej, z niektórych łatwiej, z niektórych trudniej. I niestety ten kalendarz Warcrafta to będzie rzecz, z której mi się ciężko będzie wyłączyć i przestawić. Po prostu chyba nie będę już kupował nic innego. Przykra rzecz. Myślałem na początku, że to może mam jakąś obsuwę, że coś źle szukam. Zbadałem temat i na forum Blizzarda znalazłem, że nie tylko ja cierpię z tego powodu, ale też inni gracze. Jak możecie sobie zobaczyć na screenie, który teraz wrzucę, wiele osób szukało, wiele osób jest smutnych z tego powodu. I udało się znaleźć komentarz jednego z graczy, który pokwapił się o to, aby napisać do wydawcy tego kalendarza, co się stało, że jest taka obsuwa. I okazało się, że nie tyle Blizzard zrezygnował z tego kalendarza, ale nie było takiego zapotrzebowania już z roku na rok na jego wydawanie, więc zrezygnowano. Co napawa mi wielkim smutkiem, bo moja kolekcja zakończy się na w sumie parzystej liczbie, co zawsze lubię, żeby się kończyło na parzystej liczbie, ale tak jak mówię, zbierałem ten kalendarz od samego początku. Jako że rysuję, lubię rysować, to te grafiki były dla mnie czymś naprawdę wartościowym. Zdarzyło się chyba, że raz kupiłem kalendarz podwójnie ten sam, więc po prostu niektóre z tych grafik są tutaj na ścianie, sobie wiszą w ramkach, a tak wszystkie są w nienagannym stanie, schowane w pudełku. Słuchajcie, no 2006 chyba rok, kiedy kupiłem pierwszy raz, więc tam jest dużo informacji. Ja sobie wpisywałem w kwadracikach na przykład pierwszy pocałunek, pierwsza ścieżka, pierwszy MDMA, pierwsze grzyby. No i tyle, no i skończyło się. Chciałem się taką krótką informację podzielić. Jest to pierwsza negatywna informacja, jaką usłyszałem w nowym roku. I pierwsza, która mnie zasmuciła, dlatego że nie, może banał, ale dla mnie to był ważny banał. Ważna część mojej tradycji Warcraftowej, ważna ozdoba mojego pokoju, ważny też pomocnik w moim codziennym życiu, bo sobie siedział tu zawsze z boku. Jak szedłem na siłownię, to patrzyłem, ok, w poniedziałek robiłem trening A, to teraz robię trening B, kiedy robiłem jakieś dłuższe cardio. Ja wiem, że można te apki mieć w telefonie i tak dalej, ale ten kalendarz naprawdę ułatwiał mi życie i sprawiał, że wszystkie informacje miałem dostępne w jednym miejscu, nie musiałem tego szukać, jaka apka, czy tylko wchodzi, otwieram drzwi, patrzę, aha, to dobra, lecimy dalej. Może poszukam jakiegoś substytutu, może nie, nie widziałem nic takiego, co by mnie cieszyło, może kalendarz Star Wars, jeśli jest gdzieś, ale Warcraft to jednak Warcraft. No i niestety, ta rzecz się już zakończyła. Przykra sprawa, nie wiem, czy z Was ktoś zbierał, jakie Wasze są odczucia na ten temat, mam nadzieję, że to jest jedyna rzecz negatywna w tym roku, jaka nas spotka, powiedzmy, ze strony Blizzarda, że cała reszta będzie wszystko na propsie. Jak ten dodatek Dragonfly. Gracie dalej? Ja też, ale przyznam szczerze, że jak pojawił się Wiedźmin Next Gen, to mnie wessało i po prostu cisnę w wiesia od nowa. Cały czas każą wolną minutę.
Może dlatego, że mogę siedzieć na dole i patrzeć, pilnować moich dzieci, jak gram tu w Warcrafta i mi się gra ciężej, muszę je zniknąć w tym pokoju i to jest troszeczkę ciężej do ogarnięcia. Ale tak czy owak, bo już odbijam, mam nadzieję, że to, że kalendarz zniknął, to jest to jedyna informacja negatywna, która nas w tym roku ze strony Blizzarda spotka. Mam nadzieję, że zdarzy jakiś noworoczny cud i kalendarz wróci na półki albo coś innego. Widziałem jakiś książkowy taki kalendarz zeszytowy Warcrafta, to już mi nie za bardzo potrzebne, bo to będę musiał się wbić do pokoju, schylić, poszukać na półce, otworzyć stronę, a nie kilkusekundowe spojrzeć na ścianę i odczytanie, jaki trening był robiony ostatnio. Mam nadzieję, że nie słychać w tle moich dzieci i mojej żony, bo są dość głośni, mam jeszcze gości. Ja znowu muszę kombinować, jak nagrać film. Zanim zakończę, jeszcze nie wyłączę dźwięków. Zanim jeszcze skończymy, to chciałem was zaprosić na facebookowy profil Ścieżki Azeroth. Na tym profilu od kilku tygodni toczy się turniej RAS, w którym biorą udział youtuberzy związani z Warcraftem. Ja też, może ciężko mi nazwać youtuberem, bo jestem dość amatorem, mimo że wideo robię od 20 lat. To za Warcraft się niedawno, nieważne, ale bierzemy tam udział, każdy ma swoją rasę, przedstawiciela rasy i turniej systemem piłkarskim, systemem pucharowym. Wyłania się zwycięzcę walki i aż do finału. Ważne jest to, że w konkurs jest zaangażowany sam Blizzard, są to nagrody takie do wygrania jak mounty, subskrypcja bodajże i jeszcze chyba podstawowa wersja gry Dragonflight, jeśli się nie mylę, ale to musicie sprawdzić, bo na szybkiego nagrywam, więc nie sprawdziłem do końca informacji. Wiem, powinienem, poprawię się następnym razem, teraz się ukarałem. Tak czy owak, zajrzyjcie, zobaczcie, weźcie udział i śledźcie profil, bo po pierwsze warto, dwa są fajne nagrody i za jakiś czas kolega, który zajmuje się tą stroną, wyjawi sposób, w jaki będzie można te nagrody wygrać. Także tyle ode mnie, na szybkiego, żeby zdążyć nagrać, żeby zdążyć wyedytować i puścić w eter. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, jeszcze raz udanego roku, samych dobroci i do zobaczenia w Azeroth. Live long and prosper!